Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC Wielkiego Tygodnia. Ogień i woda. Symbole paschalnych przeżyć. Poprzez wymowę ognia i wody spójrzmy na nasze życie jako na duchową walkę, w której na przemian doświadczamy dwóch stanów – strapienia i pocieszenia. Właśnie tak określił je święty Ignacy w ćwiczeniach duchownych. Czym są te stany? Ostatecznie to nic innego jak dwie fazy Chrystusowej Paschy – uniżenie i wywyższenie. Doświadczane przez nas na płaszczyźnie egzystencjalnej jako tak zwane prawo falowania. Jest to naprzemienne przeżywanie mroku i światła, dolin i szczytów, zniechęcenia i entuzjazmu, rozpaczy i wielkiej radości. Po prostu ciągłe hartowanie się. Raz gorąco, raz zimno, raz ogień, raz woda. Do tych ludzkich przeżyć nawiązuje Deutero Izajasz, gdy w imieniu Boga kieruje do udręczonego Izraela słowa: ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój, o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi Cię płomień. Albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Nawiązuje do tego psalmista. Przeszliśmy przez ogień i wodę, ale wyprowadziłeś nas na wolność. Na pewno każdy z nas w jakimś stopniu zna to wewnętrzne doświadczenie, gdy w obliczu trudnych czy wręcz tragicznych sytuacji jakby beznadzieja zalewała duszę i prawie zatapiała w falach rozpaczy. Może też nieraz wołaliśmy jak Izrael: minęła nadzieja nasza, już po nas. A czyż niektórych doświadczeń nie moglibyśmy porównać do piekącego ognia, który zupełnie wypala w nas radość i resztki nadziei? Dzisiejszej nocy zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam wyjście z tych miażdżących doświadczeń. On mówi dziś do nas: nie lękaj się, ja sprawię, że nie zatopią cię wody i nie spali cię płomień. Ja to uczynię, że woda obmyje cię z winy, a ogień oczyści cię i uświęci. Popatrz, krew i woda płyną z mojego serca, gdy dla ciebie spalam się w ogniu ofiary. W moim przebitym sercu jest twoje ocalenie. W moim przejściu ze śmierci do życia jest twoje zwycięstwo. Tylko przyjmij moją paschę w siebie. Przyjmij wodę chrztu i ogień mojego ducha. Przyjmuj moje ciało i moją krew. A wtedy otrzymasz światło, z którym przejdziesz każdą ciemność i sam staniesz się źródłem światła w świecie. Jak twoja świeca chrzcielna zapalona od paschału. Nie lękaj się. Oto ja czynię wszystko nowe.